Dzień dobry, kochani. Ja wzięłam prysznic, ogarnęłam wszystko. Ułożyłam sobie włosy, wiecie, tylko na tą piankę i szczotkę tą, jakby to powiedzieć, tą elektryczną, taką, co się tak wywija. I po prostu sobie tylko tak szybko podkręciłam. Zrobiłam jakiś tam makijaż delikatny, zaraz jedziemy do weterynarza, a potem mam w planie jechać, chciałabym pojechać do Ikei, bo potrzebuję kilka rzeczy, ja to ciągle odkładam i odkładam, ale tak naprawdę chciałabym w końcu popakować te zimowe kurtki, wiecie, ten płaszczyk, tą kurtkę puchową nową i w ogóle, i Artura też ciuchy. I brakuje mi tych pokrowców takich do przechowywania. Ja mam worki próżniowe, ale ja nie chcę worki próżniowe, bo ja miejsce mam, tylko chodzi o to, żeby je zapakować po prostu, o, co tu się dzieje, zapakować je w coś, żeby, wiecie, kurz po prostu nie siadał, nie? A miejsca to ja mam sporo w szafach, więc chciałabym to, chciałabym jeszcze rolki dokupić, te do futra, bo mi dwie tylko zostały i tam jeszcze chciałabym popatrzeć za kilkoma rzeczami. No wiecie, jak to w Ikei. Parę rzeczy by tam się na pewno do rąk... Emilka chce się tu dostać, ale się nie dostanie. Do rąk by się na pewno coś tam przykleiło. No i chciałabym po prostu to zrobić. Nie wiem, czy to się dzisiaj uda, ale mam nadzieję, że się uda. Wczoraj był taki plan... Czekajcie, ja się tak położę. Wczoraj był taki plan, że jedziemy do Makro, ale zadzwonił kolega, że jest w Gdańsku i czy może przyjechać. No, wpaść. I został na cały dzień, pojechał wieczorem. Pojechał wieczorem i po prostu wrócił do domu w nocy. No, z Warszawy, nie? No, także taka niespodzianka była, taki, wiecie, spontan po prostu, nie? Jak ja to mówię, spontan. Totalnie niezapowiedziane, totalnie spontaniczne. Więc fajnie. No, ale to do Makro pojedziemy na przykład w poniedziałek, nie? To tam nie ucieknie. Także tak, wczoraj był taki dzień, dzisiaj jest sobota. No i tak jak mówię, musimy weterynarza ogarnąć i no i co najważniejsze, to IKEA, znaczy najważniejsze. Weterynarz jest najważniejszy, ale ta IKEA to też mi spędza sen z powiek. Tak sobie myślałam wczoraj, że pojedziemy i pojedziemy do Makro, no ale wyszło jak wyszło. Także tak. No. No po prostu nie wierzę. Jeden przed drugim, nie? Zobacz tam. Jechać się w ogóle nie da. Dzień dobry. Dobry. A ja to chciałem powiedzieć wam, bo chwilowo tu odpuściło mi ten zanik oczu, nie? Bo miało mi zaniknąć i chwilowo odpuściło. Chwilowo ma oczy z powrotem, ale nie wiemy jak długo. Bo mogło. Słuchajcie, mamy chwilę, więc jedziemy do Ikei, nie wiem jak to będzie. Jeszcze skręć w prawo. No, nawet nam tutaj ładnie pokazuje, w prawo, wiesz. Tutaj mamy w prawo, dobrze. I tak, i jedziemy do Ikei, wiecie, wiemy co chcemy, więc tam nie będziemy cudować, nie będziemy nie wiadomo jak długo. Jedziemy taką nową drogą. Co tutaj jest napisane? Prosto? Dobrze? Ale ja... no po prostu. A poczta, no to musisz no, mówić. No mówię pocztą. Poczta! No. I będę musiała w Ikei zrobić usiu, bo... tego. I tak dalej. No było ciepło, znowu się zrobiło chłodno i taka jest, rozumiecie, sprawa, nie? Powiem ci jeszcze, powiem wam właśnie, z uporem maniaka widzę, że budują te tachopki, te śpiące policjantów. Pełno. No tego jest po prostu jak obsesja jakaś chyba, narodowa, urzędnicza, z budowaniem tych chopków. Po prostu nie do wiary. Wylądowaliśmy w KFC. No, byliśmy w jednym KFC, ale była ogromna, przeogromna kolejka, a my nie mamy tyle czasu, żeby stać 2 godziny w kolejce, więc przyjechaliśmy do innego, uparcie chcąc zjeść w KFC.
Dobra, jesteśmy w domku, jest już 17, no tak zleciało po prostu wszystko, wiecie co? To się tak tylko wydaje, nie? No. Ale jest tego wszystkiego tyle, że tak się po prostu zeszło. I teraz pokażę wam haul z Ikei. Nie ma tego dużo, ale takie no naprawdę, wiecie, są rzeczy, które tylko z Ikei gdzieś tam staram się kupować, bo mam sprawdzone. I nawet jak szukam gdzie indziej, to nie za bardzo znajduję, więc i tak się zawsze kończy na Ikei. Także pokażę wam dosłownie po co pojechaliśmy. No tam może trzy rzeczy albo cztery złapałam takie, których w planie nie było, ale to jest normalne. Ja wam powiedziałam, do Ikei nie da się pojechać tylko po coś konkretnego i nie zabrać nic dodatkowego. To jest po prostu no, niemożliwe. Także lecimy. Najpierw wam pokażę to na koniec, to z czego wypakowuję. Ale najpierw tak, to jest taka półka. No, wszyscy znają, nie? Ja zawsze gdzieś tam myślałam o tym, żeby to kupić. Bo to jest półka, którą wkładacie do szafki, na przykład szafki kuchennej, czy jakiejkolwiek, nie wiem co macie, czy w łazience, czy gdziekolwiek. I to pozwala wam zaoszczędzić miejsce. Wydaje mi się, że ja wzięłam trochę za szeroką, mogłam wziąć tą węższą, ale ostatecznie do czego się wykorzystam? Jak stwierdzę, że na przykład byłaby też fajna gdzieś tam, gdzie mam kubki czy coś, to też, chociaż ja tam nie mam za wysoko, więc nie wiem, czy tam by mi się sprawdziła. W każdym razie możecie ją i na produkty spożywcze zużyć i na przykład, no tam gdzieś, gdzie macie talerzyki czy coś, czy kubki na przykład. Macie tutaj taki zestaw śrubek, je można mocować. No i to jest taka półka i dwie takie nóżki i to stawiacie tu na dole, stawiacie na przykład kubeczki i u góry, nie? Także macie wysokość zapełnioną, czy cokolwiek, po prostu na dół i do góry i to na tej zasadzie działa. Dobra, przepraszamy za usterki. I tak, następną rzeczą, po którą to akurat po to pojechałam, to są te pokrowce. Takie na ciuchy, czy na pościele, czy na coś, ja je bardzo lubię, na przykład mam w nich poduszki, które wiecie, tam rzadko używam, czy na przykład na żółte, na pościele, czy kurtki, one są takie grube, nie? Takie szerokie. Tu fajnie się mieszczą właśnie kurtki zimowe, lubię w nich przechowywać, a jedna tam 6 i coś takie kosztuje, więc naprawdę kupiłam sobie tego chyba z 5. 5 chyba, z tego co pamiętam, a zaraz się okaże. Tutaj mam jedną, dobra. Następną rzeczą, po którą pojechałam, są właśnie te rolki. Ja je uwielbiam. Uważam, że rolki z Ikei są najlepsze i jest ich tutaj po prostu dużo, wiecie. A gdzie indziej tam z jakichś Pepco czy coś, to jest tragedia, nie? Nie dość, że rączka odpada od wszystkiego, to jeszcze tam trzymamy papiery, 3. I na tym koniec. Także to zawsze z Ikei. Następną rzeczą, po którą nie pojechałam, jest taka zmiotka. Wąska, bardzo wąska zmiotka. Z malutką szufelką, ale ja już kiedyś jedną taką kupiłam. Ale to chyba nie było z Ikei, tylko z Auchan. Tak mi się wydaje. Taką malutką, bo na wystawę, zawsze jak jedziemy z kotami na wystawę, to tam po sobie, żeby posprzątać żwirek i tak dalej i coś tam, to zawsze tam mają worki na śmieci, ale zawsze jest problem z... A ja nie lubię po sobie bałaganu zatrzymać. Ja wiem, że tam wszyscy sprzątają, że tam są ludzie, którzy sprzątają po prostu po wystawie, ale ja zawsze mam takie poczucie, że muszę po sobie posprzątać, więc taką wąską zmiotkę mam. Ja to kupiłam, wiecie, z myślą o tym, żeby mieć na górze i czasami, wiecie, tam gdzie są maluchy, przy tych, ja mam na matach te kuwety, ale jak kuwety wytrzepuję, to zawsze gdzieś tam mimochodem też się porozsypuje, tam gdzie koty wychodzą z tych kuwet, więc taka malutka szufelka będzie sobie ze zmiotką stała w łazience i zawsze będę mogła zamieść, a nie latać od razu z całym odkurzaczem.
bo to naprawdę nie potrzeba odkurzacza, a zawsze muszę wtedy iść na dół po zmiotkę i a ja będę miała ją taką malutką sobie w łazience, właśnie za koszem na śmieci. I teraz coś, no, czego też nie miałam w planie, to jest taki durszlak, który się zakłada na zlew. Po prostu na zlew, ja mam taki duży zlew, jak wiecie, frankę. I właśnie czasami sobie tak myślałam, mam okrągły durszlak, taki wiecie, to ja tam makaron zlewam, ale tutaj na przykład jak przychodzimy ze sklepu, mamy jakieś warzywa czy owoce, to od razu bym sobie opłukała w tym, w zlewie to i będę miała po prostu to postawione na zlewie, żeby zawsze można było opłukać, czy sałatę, czy coś takiego, nie? Wtedy nie muszę wyciągać tego... No mi służy tamten durszlak po prostu do makaronu zlewania, a ten raczej nie jest tak do makaronu, bo okrągły to wiecie, inaczej, wtedy go zawsze na garnek stawiam, jak już mam, a tak no po prostu będę miała na takie rzeczy szybko przemyć jakieś warzywa i owoce. I to jest jeszcze jedno, czyli 2, 3, 4, 5, 6, czyli wzięłam 6 takich i to naprawdę mi się to przyda. Prędzej czy później, wiecie, zawsze coś, czy to zmieniam ciuchy, pomimo tego, że mam też takie z Ikei, wiecie, takie, jakby to powiedzieć, z takimi ściankami styropianu, nie, to nie jest, to jest jakieś takie tworzywo, jakiś taki plastik i to jest sztywne, nie? Ale są rzeczy, które naprawdę nie potrzebują tam być i ja to sobie po prostu wszystko posegreguję. Zimowe, letnie, wiecie, letnie teraz idą tu, zimowe tam pójdą, będę miała wszystko po prostu w jednym miejscu i będę miała poukładane, ale głównie ja to kupiłam do kurtek zimowych i do tego mojego płaszcza, no bo wiecie, tam doszła mi jedna kurtka puchowa i jeden płaszcz, więc, no a już nie mam tych futerałów. Następną rzeczą, którą wziął Artur, to są klapki. On tamte wyrzuci, bo tamte się już schodziły i w ogóle, a tamte, co kiedyś kupił w Kauflandzie, to są mu za małe, to będą takie po prostu dla gości, a te on bardzo lubi, więc wziął, jak już patrzyliśmy na kapcie, to wziął. Teraz też wymyślili takie, zrobili bez tego, jak to się mówi, bez miejsca na palce, wiecie, tutaj gołe palce, ale on wolał takie, które już miał i on je lubi, bo mają taką, on lubi taką cienką podeszwę i to, że ona ta tępa jest, ta podeszwa, bo raz sobie kupił z Pepco, to się prawie zabił w tych klapkach, nie? Dobrze, że zęby zachował, bo powiem wam, że dużo nie brakowało, by zęby sobie wybił i wszystko, więc kupił. Dobra, tutaj trzeba wszędzie powykładać te, no, to są takie duże męskie rozmiary, więc takie wziął i słuchajcie, zawsze kupowałam zasłonę prysznicową białą z Ikei, bo wiecie, ja mam tam u góry po prostu zasłonę prysznicową przy prysznicu, i tam ją trzeba tak przyciąć, nie? Bo ja mam taki skos i ten, ja ją zawsze przycinam. Ale tym razem wzięłam szarą. Nie wiem, czy kiedyś nie było, czy ja nie zwracałam uwagi, bo chciałam białą, chyba chciałam białą po prostu, a teraz stwierdziłam, słuchajcie, biała to normalnie po trzech razach, przy trzech kąpaniach jest brudna i bardzo szybko się robi żółta i ja je naprawdę bardzo często muszę wymieniać. Więc stwierdziłam, że wezmę szarą tym razem. I... bo tam mam... biało-szarą w łazience, więc bardzo będzie pasowała. No ja tych kółek nie potrzebuję, bo tam były do kupienia, ale ja kółek nie potrzebuję, bo tam po prostu nie potrzeba. Ja to tylko zaczepiam za te dziurki, bo ja mam tam haczyki i wszystko gra. Tylko muszę ją przyciąć. Fajna taka szara, matowa, naprawdę mi się bardzo spodobała i na pewno będzie dłużej czysta. A na pewno nie żółta i na pewno nie będzie, wiecie, tam mydło, jak to mydło, tam wiadomo, zawsze się spłucze, ale ta no biała to, jak będę zadowolona z szarej, to już będę kupowała szarą. A w ogóle najlepiej to bym chciała taką z materiału, a żeby ją można było prać. Tylko, że z materiału była jedna, ale taka pstrokata w zielone liście, jakieś w kolorowe ciapki, więc
I ostatnią rzeczą, którą już widziałam, jak szłam do kasy, jest taki duży właśnie pokrowiec na też właśnie, czy pościel, czy... No, ogromny on jest. On jest naprawdę bardzo pojemny i on kosztował 10 zł. Więc... O, naprawdę jest bardzo duży, z takimi rączkami. No, i tutaj zmieścicie już dużo. Także tak, jakby mi się na przykład coś nie zmieściło w to, na przykład mój płaszcz, to będzie w tym. I to mi się podoba. No, i takie rzeczy. I tak naprawdę nie jest tego dużo, ale jestem zadowolona, bo... Aha, jeszcze filiżaneczki chciałam, ale nie było różowych, były tylko niebieskie, a ja niebieskich nie chcę, bo mi się niebieskie nie podobają tak bardzo jak różowe. A akurat różowe się skończyły, więc może kiedy indziej kupię, albo kupię po prostu w innym sklepie. No, także idę to układać. I chyba się trochę położę, bo po prostu oczy mi się zamykają. No patrzcie, po prostu idealnie pasuje. Durszlak. Ideolo, jak to się mówi. No po prostu jakby na wymiar. Nawet lepiej niż, wiecie, tam w sklepie do tego zlewu, nie? Tutaj nie patrzcie, bo przed chwilą myłam. Ale tutaj zaraz sobie tą rozszponkę umyję. No, bardzo mi się to podoba. Jak na miarę szyte. Jeszcze chciałam Wam pokazać, tak sobie zrobiłam. No. Tutaj mam, to są talerzyki dla kotków. To są nasze duże talerze, głębokie, a tutaj to już są nasze po prostu i tam są miski i takie tam sprawy, nie? No i to widzicie, jak się przydało. Bo tak musiałam mieć te plastikowe tutaj. I wtedy zawsze no, był konflikt, bo jak chciałam plastikowe, to musiałam, wiecie, tam brać te, potem plastikowe albo odwrotnie i mnie to denerwowało. A teraz mam taki podział. Piękny. No ja tutaj pichcę. Nieważne, że jest już pół do 11. Nie, no pół do 11 w nocy. Słuchajcie, zrobiłam sałatkę. Mam kurczaka podsmażyłam, takiego, to znaczy no pieść z kurczaka podsmażyłam. O, to jest na przykład kawałek. I tutaj mam rozszponkę, kukurydzę, ciecierzycę, pomidor, ogórek mam ten taki, wiecie, z krakusa. Tu jest taki ser do sałatek, ten taki ziołowy. No i to wszystko mam z sosem takim, zrobiłam musztardowo-jogurtowy. No i tyle. Przyprawy i mamy sałatkę na jutro. Dzień dobry, kochani. Witajcie, ja jem tą sałatkę na śniadanie, co wam mówiłam, z kurczakiem Karol. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale tutaj też są jeszcze suszone pomidory mam. Takie, wiecie, ze słoiczka. No i ta sałatka tak wygląda o wiele lepiej niż w misce. Piję kawkę i musimy zacząć sprzątać, dlatego że przychodzi za godzinę, tak półtorej godziny, rodzina po kotkę. Więc zjem i do pracy. Się poprawić. Mogę powiedzieć, że telewizja przyjechała. O, jest niespodziewanie. Sytuacja przedstawia się następująco. Państwo byli po kotkę, byli nawet godzinę wcześniej, bo mówią, że fajnie się jechało i w ogóle i droga była pusta. I cały dzień tak. Gdzie idziemy? Tu idziemy? Ja nie wiem, do tych chciałeś ja do lasu. Na lasu bardziej. No to idziemy, tak. No i po prostu mamy dużo wolnego czasu. A tak serio to dużo zrobiliśmy. Pomimo tego, że jest niedziela, to posprzątaliśmy bardzo dużo. Ja nawet, wiecie, sprzątałam tam przed domem. Zamiatałam, bo drzewo płotu takie owocki latają, spadają. No a z drzew takie brązowe coś spada, więc to wszystko pozamiatałam. Bardzo dużo pralek wstawiłam, w sensie 3 albo 4 nawet. Mam ręczniki, kocyki. No, posprzątałam, bo nie zdążyłam wszystkiego zanim oni przyjechali, bo myślałam, że mam jeszcze godzinę, więc nie zdążyłam podłóg pozmywać. Ale jak pojechali z Kibi, to
Wtedy zmyłam podłogi i jeszcze tam, wiecie, różne rzeczy papierkowe też trochę porobiłam. A potem sobie leżałam na leżaczku. Artur sobie siedział też w ogrodzie i się opalaliśmy tak naprawdę. Odpoczywaliśmy. A teraz przyszliśmy sobie do lasu troszeczkę pochodzić. Znaczy do lasu, to jest park. Jaki? Co? Jak on się nazywa? Artur się dzisiaj znowuż sam ostrzygł. To jest park, ja nie wiem gdzie to jest, na Jasieniu gdzieś tam. No. Na Jasieniu tutaj... muszę mówić. A taka już prawda jest, ja się nic nie opalałem. Ja nie, mysza, bez koszulki nawet mysza, się opalałeś. A to swoją drogą, ale to inna. Ale to inna nie sprawa. Ma swoją drogą. A mysza zrobiła sałatkę. I nie muszę nigdzie na wczasy wyjeżdżać, miałem przygodę w toalecie. Nie wiem o co chodzi. Czasami Artur tak ma, że jak coś zje... Ja zjadłam, była bardzo pyszna, a tu czasami coś ma. I... Aha, bo tam ogórki były, ty tu może ogórki. Nie wiem. Się załatwiły. No, to mam może przygody, ogórki. Miałem przygody w toalecie. No, to zawsze Artur. To ja... A to ogórki, a to sałatka, a to kapusta, a to coś. Moje wakacje sposobowały przedsiębiorstwo kanalizacji i sanitariatów. Zobaczcie, jest 18. Zobaczcie, jak pięknie tu jest. Ptaszki śpiewają. Trzeba się naładować. Tylko drzewa powinieneś zobacz, 569. A tam ile było zaznaczonych? Dużo tam było. Pięknie tu jest. Już niedługo będzie się ściemniać, ale tak sobie przyszliśmy pochodzić. Bartur mówi, to może na spacer. A ja też właśnie dzisiaj myślałam, żeby pójść na jakiś spacer i tak sobie właśnie pomyślałam tutaj o tym miejscu. Już dawno tutaj nie byliśmy ostatnio. Przynajmniej do palenia będą. Ostatnio tam... No, sporo razy byliśmy w Parku Oruńskim. No, ale tutaj bardzo lubię tutaj chodzić. To jest park krajobrazowy. Pizzę mieliśmy. No. Kupiliśmy pizzę. Tak, przyjechał jak do nas kolega. Tak, taka niedobra, że mówię wam, ale no niestety nasza jest daleko i nie przywożą. Mysza nie zjadła tam, pizzę, teraz ją tłukę. Tą pizzę. Jo, Artur męczy. Artur męczy, widzisz, to może po tej pizzy, bo mnie, słuchajcie, po tej pizzy autentycznie brzuch bolał i ja już jej nie jadłam. A Artur zjada, więc mi się wydaje, że to nie jest od sałatki, tylko od pizzy. Przecież z sałatką było wszystko ok. Ale weszliśmy pod górę. Taki kawał pod górę weszliśmy. Wejdziemy, tam jest dół. Nigdy nie byłam tutaj. Biodę cię, tu ci pokażę różne rzeczy. No
I takie drzewo, zobaczcie, się tam zatrzymało na drugim drzewie. No tu jest daleko w głąb. Może tak tego nie widać w skali. Ale tu jest naprawdę wysoko. A jeszcze mamy pod górę. Jeszcze idziemy tam dalej. Odkryliśmy nowe szlaki. I powiem wam... jeszcze nie wiem, czy się zgubiliśmy, ale powiem wam... Zgubiliśmy się. Zgubiliśmy się. Ale powiem wam, że nie wiedzieliśmy, że tu jest tak ładnie i że tu jest tyle tras. Naprawdę. Pięknie tu jest. Szukamy wyjścia. Szukamy wyjścia, ale na pewno idziemy w stronę światła. Bo suszek gryz. Tu? No, nie widzisz? Nie. Na drabinie przyszedł. I... Ale dlaczego oni to obcięli tutaj tak dziwnie, a nie tam? No, bo przyszedł ten. Ja. W nocy. A co ta choinka tutaj robi? Jak tu nie ma choinek, tak zobaczcie. Bosów w nocy chodzi. Ale zobaczcie, jak tu jest ładnie, tak dziko. Taka dzikość tu jest. Zobaczcie, gdzie wylądowaliśmy. To miał być krótki spacerek. A my w rezerwacie przyrody Dolina Strzyży wylądowaliśmy. No widzicie? Bójcie się teraz. A tu jest zakaz wprowadzania psów, a szła taka para z psem. Wszyscy z psami. No to nieźle. Wszyscy z psami i psy luzem puszczają. Nieładnie. No zobacz. I na rowerach też jeżdżą. I kijków też nie wolno, patrz. Też nie wolno. Też nie wolno. Nic nie wolno. Się trochę zgubiliśmy. Wiecie co, my przyszliśmy stamtąd. Tutaj musieliśmy iść torami. Tutaj przechodziliśmy przez ten płotek. No bo delikatnie rzecz biorąc, wylądowaliśmy no w miejscu, gdzie nie planowaliśmy. Artur musi usiąść. Ale co, mamy sobie przygodę, nie? Fajnie, zawsze się coś dzieje. Gdański Kiełpinek. No ciekawe. W każdym razie to nie jest ten dworzec PKM, którego my szukamy. I gdzie ty mnie wyprowadziłeś? Tu Gdynia, tu Kartuzy. Co? No to usiądziemy. Trochę. A co, se posiedzimy na dworcu. Misiu, gdzie ty mnie wywiozłeś? Co? To jest ten dom. Wedle tego domu tam jest ścieżka, pamiętasz, co mi chodziło? No tam. To pójdziemy tam i tam będzie ta łąka, co chodziliśmy czasami, nie? I ten stawek, nie? No, ale mamy naprawdę kawał do przejścia. Ale to nic. Do nocy jeszcze mamy czas. Koty dostały jeść, wszystko jest okej. Okay. Opiero, no my wyszli. Ale słuchajcie, ile my szliśmy, nie? Ale fajnie, zawsze to jakaś przygoda. Insza inszość od codzienności. My się zgubili w lesie. No ale my nie wiedzieli. No, my nie wiedzieli. No wiecie, szliśmy. Zawsze tam była jakaś droga, jakiś szlak. No to szliśmy, nie? I tak szliśmy. Aż wychodzimy, a tutaj polna droga i tory. No ale tak to jest. Są tam różne ścieżki, wiecie, to nigdy nie wiadomo gdzie. Gdzie się trafi, jak się idzie pierwszy raz. Ale zaraz pójdziemy. Tak myślę, że dobre 40 minut i będziemy na miejscu. No, mamy dwa dworce do przejścia. Co, idziemy? No, idziemy. Teraz z dworca musimy się dostać tam na górę. Proszę. Przyjedziemy windą, bo jeszcze nam się, słuchajcie, trochę sił przyda, nie? Bo do chodzenia trochę mamy. O, wam pokażę, gdzie będziemy jechać. Tu jest ciepło w tej windzie. No, fajnie. No, jesteśmy teraz na górze. O, a tak byśmy musieli tymi schodami iść. No. A my chcemy iść tam. Mamy kawał drogi do przejścia. Wiecie, no lasem się idzie fajniej, nie? Szybciej, ciekawiej, no ale to nic. Pójdziemy normalnie chodnikiem już, żeby się nie zgubić. Tędy, tak? No.
No nie, może nie działa. Nie wiem, dupa. Dobra, to chodź. No niestety. Nie zawsze może być kolorowo. Ale fajnie, lubię takie przygody. Znaczy wiecie, jakbym sama była, to już bym była no, załamana, nie? A z Arturem to ja się niczego nie boję. Ja po prostu wiem, że z Arturem nic mi się nie stanie. Jestem bezpieczna. I mam luz pełen. No tu chodź. To myśliśmy tędy i tutaj będą też tory. Tak, koło tego domku i wtedy w lewo musimy iść. No. I tam też wzdłuż torów sobie pójdziemy. Bo my już pieszo tutaj przechodziliśmy, ale torami, a nie lasem. Gdzieś tam, słuchajcie, jest muzyczka, gdzieś w kościele dzwony biją. I Polski Maryjo, pamiętam o Tobie. Słuchajcie, no nic, my idziemy. No dzwony biją, jest 21. Tak chodzimy, słuchajcie, że jest 21, ale już teraz tutaj w prawo. No i wtedy jeszcze, no jeszcze trochę. No, ale jak mnie nogi bolą. Chodźcie kaszać. O ja, no. A ja mówię, co to, dym? Zobacz. No. Chodź, jak zalega już. Tak. Widzisz? Mhm. A teraz zaczną, wiecie, zwierzątka wychodzić. Tak, zimno. Zimno. A teraz zaczną wszystkie zwierzątka wychodzić, nie? A żabka tam, wiesz jak żabką zimno tam? Tam zimno żabką? No to, że... no to niech one idą sobie gdzieś, ojej! Żabki tam szału dostają. No dobra, jeszcze kawałek i będziemy. Tak jak szabu, wieczora na końcu. To miejsce chyba już poznajecie. I te krzyki też poznajecie. Teraz już jesteśmy w domu. Tam, gdzieś tam mamy auto. Ale przeszliśmy kawał, słuchajcie, nieprawdopodobne. Już jest ciemno. Tutaj w telefonie jest trochę rozjaśnione, jest trochę jaśniej niż w rzeczywistości. Ale mieliśmy przygodę. Pięknie tu jest, fajnie. Naprawdę super tu jest. Co mówiłeś? Że się ciemno zrobiło? Koniec świata. Nie nastawiałeś się? To trzeba było się nastawić. Tu czy tu? A nie tu? Tu? Matko jedyna. Nie no, koniec, słuchajcie. Koniec świata. Oj, dzisiaj będziemy spać jak niemowlaki. Nie? Piorun jasny. Szok. O, i tam już niedaleko jeszcze, nie wiem, 300 metrów i nasze auto będzie.